dobry, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym filmiku serii Wasze pytania, moje odpowiedzi. Ta seria umożliwia Wam uzyskiwanie odpowiedzi na Wasze pytania, które kierujecie do mnie przez portal Magiczne Wrota bądź Stipendy Nation i tam w formie SMS piszecie do mnie, a ja Wam odpowiadam. Jak tego dokonać? Jak napisać SMS-a, żeby on pojawił się tutaj? W przypadku Magicznych Wrót odszukujecie tarociskę Agiathis. Na dole macie linki bezpośrednie do portalu. Wybieracie opcję SMS. W treści SMS-a wpisujecie int.254. Robicie spację, zaznaczacie, iż na YouTube. I tutaj jest to ty lub film lub wideo lub wizja. Później piszecie swoje imię, swoją datę urodzenia, treść pytania i jeśli o kogoś pytacie imię i jeśli to możliwe datę urodzenia tejże osoby. I tak skonstruowany SMS pozwala Wam na uzyskanie odpowiedzi właśnie tutaj. Zapraszam Was do zapoznania się z informacjami, czego ja potrzebuję do wróżby, abym mogła odpowiedzieć Wam. Strona na tipie, link na dole, tam macie różnego rodzaju możliwości płatności, ale także nie musicie tam zaznaczać, iż na YouTube, tam nie ma możliwości Wam odpisywania, stąd wszystkie pytania zamieszczone na tipie lądują właśnie tutaj. Bardzo proszę o kontakt osoby pełnoletnie, nie stawiam kart kobietom w ciąży i na kobiety w ciąży, zatem proszę o uszanowanie tego. Również nie odpowiadam na pytania na osoby trzecie. Co to znaczy? Czy kolega ma dziewczynę, bo ja jestem nim bardzo zainteresowana. Kiedy on z nią zerwie, bo ja chcę z nim być, kiedy ona go zostawi, tym podobnym rodzaju pytań nie udzielam odpowiedzi, zatem proszę nie piszcie mi takich pytań, bo i tak nie uzyskacie ode mnie w tych konkretnych pytaniach odpowiedzi. Nie naruszam czyjąś prywatną energię, nawet jeśli jest to Wasza jakby była miłość i chcielibyście wiedzieć, co tam u niej, czy jest szczęśliwy, też w tą historię nie wchodzimy. Nie możemy. Odwróćmy sytuację, gdyby to ktoś wypytywał o Wasze szczęście i czy Wam byłoby przyjemnie. Podciągam to, bo nie wszyscy jednak wiedzą i takowe pytania zadają. No dobrze, moi drodzy, dla tych, którzy mnie nie znają, jestem tarociską Agiathis, mam na imię Magdalena. Karty tarota, numerologia, karty anielskie, rytuały. No to zaczynamy. Będziemy tutaj szli do maila, który dostałam od pani, która wysłała mi pustego SMS-a i prosi o odpowiedź. W jakim czasie uda mi się zmienić miejsce zamieszkania? Dobrze, już patrzymy. W jakim czasie uda się zmienić miejsce zamieszkania? Okej, tak to jest tu. Barbara, w jakim czasie uda się zmienić miejsce zamieszkania? Barbara. W jakim czasie uda się Barbarze zmienić miejsce zamieszkania? W jakim czasie się Barbarze uda? Jeżeli chodzi o kwestię, w jakim czasie do lata przyszłego roku jest to jakby stoimy stabilnie w tym nowym miejscu. Tutaj na jesień już będą jakieś kroki, czy też działania możliwe do zrealizowania. Tu jest pokazane lato jako możliwość zmiany miejsca zamieszkania. Tak to jest pokazane. Pozdrawiam bardzo, bardzo serdecznie. Idziemy na tipa. I pytanie jest od Anik P. P. Witam, w tym tygodniu byłam na rozmowie kwalifikacyjnej. Czy dostanę tą pracę? Szkoda, że nie napisałaś, jaka to firma, żeby mogła się do czegoś podpiąć. A w tym tygodniu byłaś na rozmowie kwalifikacyjnej. Rozmowa kwalifikacyjnej. Czy dostaniesz tą pracę? Już patrzymy. Byłaś na rozmowie kwalifikacyjnej, coś mi się tu nie podoba, ale zobaczymy, czy dostaniesz tą pracę. Ja mam tak jakby zamkniętą drogę do tego, nie wiem, o co chodzi.
Wiesz co, ja mam wrażenie, że przyjdzie coś innego, bo to co nieuniknione, nowe miejsce i masz otwarte tam okno na świat. W takim układzie może to oznaczać albo inne stanowisko, na które aplikowałaś, albo zupełnie nowa praca. Nie widzę tego u Ciebie, a poprzez historię, która gdzieś tam się realizuje jako w tym miejscu i w tym konkretnym zawartym jakby pytaniu. Zatem tak to widzę ja. Witam, proszę o rozkład kart na październik 2018, sfera zawodowa, co się wydarzy, na co zwrócić uwagę. Dobrze, już patrzymy. Ania, sfera zawodowa na październik. Na co zwrócić uwagę, co się wydarzy. Ania, sfera zawodowa, co się wydarzy, na co zwrócić uwagę, co się wydarzy w październiku dla Ani. Jeżeli chodzi o kwestie października w sferze zawodowej, mam pokazane tutaj, uważaj na jakąś kobietę, bo ona mi się tutaj już drugi raz jakby do Ciebie ciśnie, bo w poprzednim układzie ona się również tu jakby zarysowała i ona mi pokazuje tak jakby ona chciała Ci coś odciąć, jeżeli chodzi o kwestie tutaj te zawodowe. Karty pokazują, żebyś w pierwszym tygodniu października trzymała się kurczowo obranego planu, bo jeżeli zmienisz coś w pierwszym tygodniu października, to możesz sobie poodcinać różne historie zawodowe, które no gdzieś tam szkoda, żeby były, bo później musisz się jakby mocniej tutaj gimnastykować. Zatem taka jest tu podpowiedź. Pierwszy tydzień mam pokazane trzymaj się kurczowo. Drugi tydzień mam pokazane ktoś jakby, kto może Cię odciągać od tych historii zawodowych. Tutaj mamy jakby zamknięcie tego etapu, tak jakby zupełnie inaczej się to realizowało i tutaj będziesz musiała się wykazać. Na tą kobietę zwróć uwagę i tutaj w pierwszym tygodniu października obierzesz jakiś kurs i jego się trzymaj. I kolejne pytanie. Proszę o rozkład kart na październik, sfera uczuciowa, emocjonalna. Co się wydarzy, na co zwrócić uwagę? Dobrze. Na co zwrócić uwagę? Na co zwrócić uwagę? Na co zwrócić uwagę? W październiku sfera emocjonalna. Mam pokazane tutaj, że w październiku może pojawić się ktoś, kogo znasz. No, tu jest ten mężczyzna pokazany. Karty też pokazują, że ta osoba dużo będzie mówić, a mało działać. Mam pokazane, że ktoś jakby zabiera Ci energię, czas, możliwość płynięcia do przodu. W ogóle ten pierwszy tydzień października mi się pokazuje u Ciebie owocny i dużo będzie od niego zależało, jak się będziesz realizowała w dalszej części października. Tutaj drugi, trzeci tydzień jest ten mężczyzna, którego znasz, już gdzieś tam mieliście ze sobą styczność, ale to jest osoba, która będzie tworzyła jakieś plotki na Twój temat i przyblokuje Ci jakieś też możliwości. I tu mam w listopadzie pokazane, że się jakby od niego uwalnia, że zrób to już tu, a nie tu. Szkoda jakby energii tutaj, jeżeli chodzi o tą sferę emocjonalną. Zatem nie wracaj do historii przeszłości i nie mów zbyt dużo o sobie. Pozdrawiam Cię bardzo, bardzo serdecznie. Idziemy na magiczne wrota i tutaj do mnie napisała Karolina, która pytała się, czy też wystosowała zapytanie, dlaczego nie ma odpowiedzi w filmiku. Właśnie dlatego, tak jak też słusznie zauważyłaś, że nie było napisane, że ma być na YouTube. Wczoraj również wspomniałam o tym, że pytanie jest nie na YouTube, a brzmi jakby miało być na YouTube, dlatego też to zostawiłam. No i też się tutaj odezwałaś. Dobrze, Karolina, horoskop na nowy rok, rok numerologiczny. Karolina, horoskop na nowy rok numerologiczny. 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 Już patrzymy. Jak jest teraz?
Osoba, która gdzieś tam jest obok ciebie, czy też osoby z przeszłości, które mają duży wpływ na tu i teraz. Karty też pokazują tutaj, żebyś zwracała uwagę na poziom komunikacji w tym nowym roku numerologicznym, a pozbądź i wyzbyj się jakichś blokad, które nosisz w głowie, bo to jest tak, głowa jakby stoi, a nogi idą, tak? Taki zespół niespokojnych nóg bym to nazwała. W każdym razie idź do przodu, nie hałuj się myślami, lękami, blokadami, które gdzieś tam masz. Te lęki, blokady mogła jakby wygenerować jakaś postać z przeszłości. Co jest przyszłość? Jeżeli jesteś w związku, to może ci się zadziać jakiś romans, albo zostaniesz postawiona przed wyborem w kwestiach emocjonalnych. Jeżeli jesteś osobą samotną, może się też pokazać tutaj coś w kwestiach, nazwijmy to, emocjonalnych, coś takiego poruszanie, raczej w aspekt fizyczny niż taki typowo emocjonalne. Karty też tutaj pokazują, żebyś zwróciła uwagę na nogi, na kwestie związane z biodrami, być może jakieś małe potknięcia się zarysują, ale również karty pokazują, żebyś spojrzała na siebie i na swoje życie z innej perspektywy. Tutaj odetniesz się od czegoś, co jakby za długo przy tobie stało i zbudujesz sobie po drugiej połowie tego roku numerologicznego coś bardziej stabilnego. Dziesiątka monet mówi o czym? O tym, że budujemy coś wielopokoleniowego, stoimy na solidnych fundamentach, na których również będziemy mogli zapuszczać korzenie. Zatem to się też tu zadzieje. Pozdrawiam cię bardzo, bardzo serdecznie. Idziemy dalej. Okej, to nie jest na YouTube. Tutaj. Na YouTube Klaudia. Chcę wiedzieć, czy dalej... A to było już na wczorajszym filmiku. To też to muszę odpowiedzieć. Wysłać SMS-ka. To na wczoraj odpowiadało na pytanie. Okej, co mi umknęło. To nie jest na YouTube. Tutaj. Film. Druga Agiatis. Czy nie przeoczyła mężczyzny mojego życia? Czy się odnajdzie? Monika. Dobrze. Czy nie przeoczyłaś mężczyzny swojego życia? Monika. Monika. Czy nie przeoczyłaś mężczyzny swojego życia? Czy nie przeoczyłaś mężczyzny swojego życia? Czy się odnajdzie? 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 Nie mam tu przeoczenia. Mam tutaj pokazane, że jakby będzie to historia, jest tutaj to zawarcie. Zatem tak, będzie, nie przeoczyłaś. A mam też pokazane tutaj, że jakby ludzie ci w tym pomogą, czy jakaś kobieta zwłaszcza, bo mi się pokazuje też taka historia. Zatem tak, nie przegapiłaś, pojawi się. Okej. YouTube Konrad. Proszę o horoskop na październik i listopad. Pozdrawiam serdecznie. Dobrze, już patrzymy, panie Konradzie, jak to będzie wyglądało. Ile? 11. O, Matyldo. Horoskop na październik i listopad. Horoskop na październik i listopad. Horoskop na październik i listopad dla Konrada. Pierwszy tydzień października, drugi, trzeci, czwarty, pierwszy tydzień listopada, drugi, trzeci, czwarty. No i teraz tak. Nie wiem, czy Pan planuje powiększanie rodziny, a czy też w Pana otoczeniu gdzieś tam może się pojawić ktoś, kto będzie taką historię komunikował. Karty pokazują w październiku jakby pierwszy tydzień taki słomiany zapał, że jakaś wyrwa, jakaś ochota, a później jakby to będzie opadł kurz. Jakiś romans mi się pokazuje tutaj przy Panu, jakieś historie tutaj podejmowania ważnych decyzji emocjonalno-związkowych. Mam też pokazane na to, żeby w październiku zwrócił Pan uwagę na kwestie związane z plotkami, pomówieniami, nieprawdziwością, historii na Pana tutaj temat. Również może się zadzieć jakaś historia powiększania rodziny. Może to być związane z Pana osobą, ale również i z Pana otoczeniem. Kogoś, kto
gdzieś tam jest w otoczeniu, czy też, nie wiem, siostra, rodzina, jakkolwiek, bo to się tutaj też zarysowuje. I teraz tak, jeżeli chodzi o listopad, karty pokazują tutaj, że Pan spojrzał na swoje życie troszeczkę z innej perspektywy, ale również uważał na wszelkiego rodzaju ewentualne używki, które zmieniają już stan świadomości. To może być alkohol, to może być coś innego, nie chcę wnikać, w każdym razie na to trzeba zwrócić uwagę. Tu mam pokazane jakieś mocne odcięcie od starych historii i tutaj budowanie czegoś konkretnego. Jeżeli Pan czeka na jakąś umowę w kwestiach, nie wiem, zawodowo-mieszkaniowych, to też się to zrealizuje w listopadzie. Bo as mieczy z dziesiątką monet może mówić o ważnych umowach, kontraktach, może mówić o umowach z mieszkaniem, przy mieszkaniu, zakupy, jakieś inwestycje, ale również i pozytywne zmiany w aspekcie zawodowym tu. Także, zatem tak to widzę ja. Pozdrawiam serdecznie, mam nadzieję, że byłam pomocna. I kolejne pytanko. YouTube Paulina z listopada. Co powinnam zrobić, żeby zdecydowanie poprawić swoją aktualnie sytuację finansową? 2, 3, 4. No, jak poprzedni rok numerologiczny przespałaś, to przez kolejne 2 lata możesz mieć potknięcia te finansowe. Jeżeli w zeszłym roku numerologicznym pracowałaś, to ci się to odkuje, ale zobaczymy, co powinnaś zrobić, żeby zdecydowanie poprawić swoją aktualną sytuację finansową. Paulina, co powinna zrobić, aby poprawić zdecydowanie swoją aktualną sytuację finansową. Paulina, co powinna zrobić? Uwolnić się od kogoś, kto gdzieś tam może chcieć dobrze, ale nie zawsze to dobrze wychodzi, czy też podpowiedzi, jakichś zobowiązań. Czasem jest to historia rodzinna, która nas gdzieś tam... powstrzymuje, czy też zatrzymuje, nie pozwala na rozwój. Czasem są to przyjaciele, którzy mówią, że gdzieś tam się nie nadajemy. Czasem są to jakieś poczucie obowiązku wobec kogoś, czegoś, ale zobaczymy, co powinnaś zrobić. Rozpychać się łokciami, to jest raz. Dwa, nie musisz nikomu niczego udowadniać. Nikomu nic nie jesteś, nazwijmy to, winna w udowadnianiu tutaj. Kwestie emocjonalne mam tu pokazane, jako emocje, które są czynnikiem przeszkadzającym dla Ciebie. Karty też pokazują, żebyś spojrzała na sytuację finansową przez oczy innych, bo tutaj jest karty pokazane 7 kielichów. 7 kielichów mówi o tym, że błądzimy, że mamy mylne wrażenie w aspekcie pracy. Co masz zrobić? Szukać informacji, ale też komunikować się, ale również Giermek Mieczy mówi o tym, że musisz zdobyć jakąś wiedzę, bo masz ją na poziomie Giermka Mieczy, czyli nie do końca jest to ten poziom, który Ci pozwoli na znacznie i zdecydowane poprawę finansów. Mam też pokazane, że na Twojej drodze pojawi się ktoś, kto będzie Cię albo uczył, albo kierował w finansach. Co Ci w nich przeszkadza? Emocje. A tutaj, zatem na to zwróć uwagę. Pozdrawiam Cię serdecznie. Tutaj. YouTube Ania, witaj. Czy praca w firmie byłaby bezpieczna? Oferują umowę na działalność. Boję się, że łatwo mogliby mi podziękować albo obniżyć pensję. Czy praca w firmie jest dla Ciebie bezpieczna? A gdzie Twoja data, kochana? Ania. Czy praca w firmie byłaby dla Ciebie bezpieczną opcją? Czy praca w firmie byłaby dla Ciebie bezpieczną opcją? Czy praca... Nie. Mam pokazane, że jeżeli chcesz tam pracować, to na innej umowie, bo ta umowa, która jest Ci oferowana, nie jest dla Ciebie i nie jest dla Ciebie dobra, bo później trzeba tutaj jakby udowadniać coś. Zatem nie jest to do końca. Karty, co pomogą, zmień umowę, bo ta nie jest właściwa. Jeżeli nie pójdą na jakby historię zmiany umowy, formy umowy, to nie polecam. Według kart, rzecz jasna. Pozdrawiam serdecznie.
Okej, okay. I tu na YouTube anonim. Czy jest mi pisane poznanie docelowego partnera, z którym założę rodzinę i będę miała dzieci? Jakim będzie człowiekiem, czy to ktoś, kogo już znałam? Małgorzata, czy jest ci pisane, kiedy pojawi się na twojej drodze docelowy partner? Pokażcie kartę Małgorzata. Taka młoda osóbka się martwi, moja droga. Czy jest ci pisane poznanie partnera, założysz rodzinę? O, jest. Wiesz co, mnie się pokazuje ktoś taki, z którym gdzieś tam będzie twoim partnerem docelowym, ale to jest tak, ja pytałaś o partnera docelowego, z którym założysz rodzinę, bo dzieci mi się tutaj pokazują przy tobie, ale jakby dzieci się w cudzysłowie przydarzą wcześniej, niż poznajesz tak naprawdę partnera docelowego. I teraz tak, docelowy partner pokazuje się przy tobie do 6 lat, na 6 wiosnę od dnia dzisiejszego. Osoba starsza od ciebie, osoba, która już tworzyła jakiś układ też partnerski, osoba prorodzinna, na początku może się wydawać ten osobnik nieśmiały, ale mam wrażenie, że ta osoba jest na ten moment kimś, kto gdzieś tam prześlizgnął się przez twoje życie. Nie powiem, że to był twój były partner czy coś takiego, ale bo tu jest karta rycerza kielichów, który mówi o powrotach do spraw, które gdzieś tam były zamknięte. W każdym razie ten mężczyzna nie będzie wtedy zupełnie obcym dla ciebie mężczyzną i to on będzie twoim tym na całe życie. Bardzo, bardzo prawdopodobne, zatem 6 wiosna od dnia dzisiejszego, ale w międzyczasie pokazało mi się przynajmniej jedno dziecko, które jest przy tobie. Zatem jakieś tam relacje w międzyczasie się będą przy tobie pojawiać. Być może się czegoś nauczycie od siebie, ale docelowy partner pokazuje się właśnie wtedy. Pozdrawiam cię bardzo serdecznie. YouTube, czy projekt, jaki proponuje mi fundacja, będzie korzystny dla mnie finansowo? Dobrze, Marta. Czy projekt, który ci fundacja proponuje, będzie korzystny dla ciebie finansowo? Czy projekt, który ci zaproponowano, będzie korzystny dla ciebie finansowo? Czy projekt, który ci zaproponowano, będzie dla ciebie korzystny finansowo? Czy będzie? Finalnie tak, ale ja mam pokazane, że może się coś przekładać, odkładać, bądź projekt zmieni formę, bo karta pustelnika zazwyczaj mówi o jakimś umorzeniach, zamrożeniu, a być może jakichś zmianach form, ale tak, finansowo jak najbardziej będzie dla ciebie to korzystne. Bądź asertywna w tym wszystkim i nie daj się zmanipulować. Pozdrawiam cię serdecznie. Okej, okay, idziemy dalej. Idziemy dalej. Gdzie to jest? Jest tu? Ale momencie, muszę sprawdzić wcześniej, czy coś było. To jest to. Projekt, dobra. To idziemy dalej. Witam Panią Rafał. Kiedy spotkam kobietę do życia i w jakich okolicznościach? Pozdrawiam. Dobrze, już patrzymy. Kiedy spotkam kobietę do życia i w jakich okolicznościach? Rafał. Kiedy spotkam kobietę do życia i w jakich okolicznościach? Rafał. Rafał. Jest jakaś blokada w tym pytaniu, ale zobaczymy.
Jest Pan widoczny w układzie pełnym rodziny za trzy jesienie. Ta jesień, druga i trzecia tutaj. Mam pokazane, że ta osoba będzie gdzieś albo wracała, albo kontakt online mi się pokazuje, bo tu jest jakby historia. Szóstka mieczy mówi o powrotach bądź zdalnych poznaniach, czyli niekoniecznie face to face. I tu jest Pan pokazany z osobą, z którą Pan tworzy układ rodzinny do trzeciej jesieni. Tu się przydarzy jakiś romans, ta osoba gdzieś tam we frunie, no i tutaj Pan jest pokazany w tej konfiguracji. Zatem osoba, z którą Pan będzie tworzył układ partnerski na trzecią jesień, ten taki do życia. Zdalne poznanie bądź ktoś, kto będzie zjeżdżał. Zatem taka jest tu historia. Pozdrawiam serdecznie. Okej, i tu... Dwanaście domów, Ania z kwietnia. 12 domów, Ania z kwietnia. 12 domów, Ania z kwietnia. Karty pokażcie tutaj. 12 domów, Ania z kwietnia. 12 domów. 12 domów. Ania. Ania, pierwsze, zwróć uwagę na układ odpornościowy. Nie wiem, czy jesteś przeziębiona, czy też za chwilkę Cię coś może w cudzysłowie złapać, bo mi się to tutaj też pokazuje. Karty też pokazują, żebyś nie spowalniała, niczego nie odkładała na tak zwane później. Mam tutaj pokazane w historiach domu przy domu, możliwe jakieś awarie, możliwe jakieś kwestie związane z zburzeniem starych struktur i budowanie czegoś od nowa, zupełnie na innej jakby jakości tutaj. Mam też pokazaną owocną jakąś współpracę, która gdzieś tam się przy Tobie zawodowo pokazuje, ale na początku będzie możliwe zawodowe rozczarowanie, by później wypracować sobie prestiż, na który zasługujesz, moja droga. Zwróć uwagę na osoby, które gdzieś tam, mężczyzn, którzy byli w Twoim życiu, funkcjonują bądź są teraz, bo mam tu jakieś rozczarowanie, jakiś żal, jakieś trudność przy tym osobniku. Serce, układ krążenia, ciśnienia, sena emocjonalne mi się też tutaj pokazuje jako coś w ciągu 12 miesięcy od dnia dzisiejszego do zwrócenia uwagi. Patrz na tego mężczyznę tutaj, on się pokazuje kogoś, kogo znasz, półprawdy i zamykanie jakby takich niefajnych sytuacji, wkraczanie, odcinanie. Zatem na historię z przeszłości zamknij się, byłoby dobrze. To jest odwracanie kota ogonem. Tutaj kwestia w domu przy domu, różnego rodzaju awarie, ale również zburzenie jakichś struktur, coś, co będzie się budowo, jakby tak jakby z popiołu Feniks się będzie odradzać. Tu są te kwestie związane z współpracą jakąś intratną, czy też możesz być uznana finalnie w kwestiach zawodowych. Mam też pokazane, żebyś zwróciła uwagę na otoczenie. Sąsiedztwo również, bo może być jakiś przekłamany obraz sytuacji. Karty pokazują, żebyś skupiła się na sprawach zawodowo-finansowych, na kształceniu się być może, bądź również rozwoju tego, co sobie tutaj stworzysz. Zatem tak to wygląda. Pozdrawiam Cię bardzo, bardzo serdecznie. Tu... YouTube Anonim, Sylwia. Jak będzie wyglądała relacja z czy jest ona dla mnie wartościowa i co z niej może wyniknąć? Już patrzymy. Relacja z... jest dla Ciebie wartościowa i co może z niej wyniknąć. Jak, co ma tu w głowie? Czy ta relacja jest dla Ciebie wartościowa? Nie do końca bym to widziała, bo on potrzebuje jakiejś zmiany, jakiejś transformacji, a w zamiarach nie jest jeszcze sobą.
A błędna komunikacja między Wami, a tutaj kwestie zawodowo-finansowe w jakiś tam sposób, czy pieniądze, czy też otoczenie finansów nie jest dla Was sprzyjające. Mam też wrażenie, że jego osoba gdzieś się będzie finalnie transferowała, oddalała tutaj, zatem tak to wygląda. I teraz tak, jeżeli chodzi o tą relację, nie, ale pojawi się ktoś inny. No, dokładnie, dokładnie tak. Pozdrawiam Cię serdecznie. No i jaki to był numerek? To było to? Czyżbym już tu była? A, nie, nie byłam tu. Tu? I to nie jest to. Było tu chyba. Tak. I kolejne pytanko tu. Ania, w którym kierunku mam zmierzać, żeby zmienić mieszkanie na korzystniejsze? Dobrze, już patrzymy. Ania, w którym kierunku masz zmierzać, aby zmienić mieszkanie na korzystniejsze? Ania, w którym kierunku masz zmierzać, Ania, żeby zmienić mieszkanie na korzystniejsze? Ania, w którym kierunku masz zmierzać, żeby zmienić mieszkanie na korzystniejsze? Ania. Jeżeli będziesz chciała iść w kierunku osób, które gdzieś tam się na tym znają, czy też w jakiś tam sposób będziesz próbowała szukać osoby, która gdzieś tam Cię będzie prowadziła, ma być to kobieta, nie mężczyzna. I karty pokazują, że będziesz musiała coś poświęcić na rzecz tej zmiany. Zatem mieszkanie będzie dla Ciebie... W którym kierunku masz zmierzać, aby zmienić mieszkanie na korzystniejsze? W takim kierunku, aby szukać pomocy przez kobietę Ci znaną. Mam tu osobę, która gdzieś tam się ewentualnie takimi rzeczami para, nie jest jakby w historiach korzystnych. Jest tu, zwróć na coś z innej perspektywy i będziesz musiała coś poświęcić, aby to, no jest tutaj ta zmiana poprzez poświęcenie, zatem taka jest tu historia. Czasem jest to poświęcenie znajomości, na zasadzie, że będziecie się widzieli gdzieś tam, z mniejszą częstotliwością to też jest poświęcenie. Czasem jest to poświęcenie na zasadzie, że mam dalej do pracy. Jakaś forma poświęcenia mi się tutaj pokazuje, żeby to zmienić korzystnie i kobieta na tak, mężczyzna na nie. Pozdrawiam serdecznie. Okej. Okej. Czy dobrym pomysłem jest rezygnacja z pracy do końca września? Czy dobrym pomysłem jest rezygnacja pracy do końca września? Sylwia, czy do końca września jest to dobre, aby zrezygnowała z pracy? Sylwia. Jeżeli chodzi o kwestię, czy to jest jakby dobre, czy też korzystne, karty tutaj pokazują, żebyś poszła za głosem serca. Wtedy to będzie dobre. A tutaj i karta rada pokazuje się, że w historiach jakby zawodowych, żebyś zobaczyła to, co przegapiłaś. Coś, co Ci jakby być może zamknęło drogę, bądź sama sobie odcięłaś. Zatem nie jest to niekorzystne dla Ciebie, ale jakim Ty jesteś w momencie? 2, 6, 7, 8, 8, 9, 9. Jeżeli chcesz iść w nowe, to właśnie 9, 1, 2, 3, 9, 1, 2, 3, tak? 1, 2, 6, 7, 8, 9, 1,
i 2. Te zmiany nie są złe, także karta pokazuje tutaj, czy dobrym pomysłem iść za głosem serca. I to będzie korzystna decyzja dla Ciebie. Jeżeli czujesz wewnętrznie, że powinnaś to zrobić, to to zrób, wtedy nie będzie problemów. Pozdrawiam Cię serdecznie. Okej, tutaj. Czy warto starać się o znajomość z, jeśli tak, to w jaki sposób? On ma w głowie, on ma tu komunikację, w sercu trochę nie bardzo, jakieś ograniczenia mi się tutaj pokazują. Ja mam tu niepozakończane jakieś historie, które są jeszcze w nim. Jakaś blokada, karta stop, tych dwoje nie winno być ze sobą, mogą być szczęśliwi, ale raczej osobno. Tutaj jakieś zupełnie inne wartości tutaj, które będą uciążliwe, przy Tobie się pokazuje ktoś inny. Zatem ja mam pokazaną niegotowość emocjonalną w zamiarach, jeżeli chodzi o kwestię starania się o tą znajomość. Tu jest ktoś jeszcze przeszkadzający. W przeszkodzie również słomiany zapał, kwestie związane z tymi albo sprawami zawodowymi, albo kwestie intymne i tutaj karta stop, że to nie tędy droga. No przykro mi bardzo, że takie wiadomości Ci tutaj przekazuję. Tu YouTube Anonim. Co on do mnie czuje? Jakie ma zamiary? Potoczy się nasza znajomość. Okej. Co on do Ciebie czuje? Jakie ma zamiary? Potoczy się nasza znajomość. No, on ma chwiejną decyzyjność w dacie urodzenia. Co on do Ciebie czuje? Potoczy się Wasza znajomość. Okej, okay, jak to jest? Co ma w głowie? Co ma w sercu? Co on chce zrobić? Jeżeli chodzi o kwestię, co on czuje, on sam nie wie. On się walczy i szarpie sam ze sobą. Czasem jest tak w relacjach partnerskich, że ktoś nam się podoba fizycznie, tutaj, ale coś nam w cechach charakteru jakby nie pasuje i nie wiemy, czy w to wchodzić. Bądź odwrotnie, ktoś nam się nie podoba fizycznie, jest świetną osobą, nazwijmy to do tańca i do różańca i jakby sam się bije z sobą. Mam też pokazane, że on będzie gdzieś tam patrzył w dal. Mam tu w zamiarach piątkę mieczy, czyli nie do końca może iść ze szczerością, jeżeli chodzi o tą kwestię, nazwijmy to partnerską. Jakie on ma zamiary? Nie ma jakby zamiarów, które mówiłyby o takiej czystej intencji. Zatem zwróciłabym na to uwagę i skazana o ostrożność, bo on się tu w magu zaczyna pojawiać. Zatem no, bądź ostrożna, moja droga. I tu jest drugie pytanie od Ciebie. A jakie plany wobec mnie? Kiedy przedstawi mnie rodzinie? Jakie ma plany wobec mnie, kiedy przedstawi rodzinie? Jakie ma plany wobec mnie, kiedy przedstawi rodzinie? Jakie ma zamiary wobec Ciebie, kiedy Cię przedstawi rodzinie? Okej. Mam taką chaotyczność, jeżeli chodzi o jego osobę. Dualność, zbyt mocne przywiązanie do jakiejś historii związanej z kobietami w rodzinie. Może nie chcieć jakby tego realizować. Nie widzę tutaj poznania, przedstawienia.
w historiach rodziny. Tu są karty mówiące o oddalaniu, ucinaniu tego i rozczarowaniu i jakby kwestie przedstawienia rodziny, nie pokazuje mi się to w pozytywie. Rodzina i jest rozczarowanie. Może być też tak, że on w jakiś tam sposób nie chce tego dokonać, bo się boi rozczarowania z jednej czy też z drugiej strony. Karta tutaj pokazuje, że on nie do końca jest osobą, która jest gotowa na teraz, aby z jakimiś deklaracjami wychodzić. Zatem tak to widzę ja. Pozdrawiam Cię bardzo serdecznie. Ok, idziemy dalej. A Patrycja, co on? O mnie myśli. Czy odezwie się jeszcze do mnie? Buziaki dla Ciebie, Maciu. Dziękuję za buzię, ale ja również Ciebie też całuję. Patrycja, co on o Tobie myśli i czy się odezwie jeszcze do Ciebie? Co on to Tobie myśli i czy się do Ciebie odezwie? Co on ma w głowie? Wiesz co, ja mam wrażenie, że jest w Tobie coś, czego on nie umie rozgryźć. On ma w myślach piątkę mieczy, to jest takie poczucie jakby oszukania, że jakby Twoja osoba nie do końca jest taką, jaką wcześniej sobie, mam wrażenie, wyobrażał. Jest tu jakiś dyskomfort tutaj zarysowany w kartach. Postać jakaś przeszkadza mu w kierowaniu do Ciebie z historią. Jest odzew, ale raczej przez osoby trzecie. Czyli tak jakby albo w grupie to się zadzieje, albo ktoś go popchnie do tego, zatem może to się zrealizować w kwestiach odzewu. Raczej przez kogoś niż z samodzielną inicjatywą. Pozdrawiam Cię serdecznie. A dzień dobry, co myśli, czuje do mnie Paweł? Co czuje i myśli do Ciebie? Co myśli i czuje? Co myśli i czuje? Co myśli? Że jesteś osobą tajemniczą. I że skrywasz w sobie jakieś tajemnice. Czasem ta kapłanka mówi o osobach takich jak ty, to wiedźma jesteś, tak? Na tej zasadzie. Zatem kobieta tajemnicza, tak? A co czuje każdego dnia coś innego? Dzisiaj tak, jutro nie, taki jest troszkę chwiejny emocjonalnie i będzie cię obserwował, czy też będzie patrzył z boku. Taka jest historia. Pozdrawiam cię bardzo, bardzo serdecznie. Okej, gdzie wy tu jesteście? Tu jest jeszcze. Witaj Madziu, bardzo proszę, horoskop na październik, praca i uczucia Agnieszka. No proszę, Agnieszka z sierpnia. Horoskop na październik, praca i uczucia, horoskop na październik, praca i uczucia, horoskop na październik, praca i uczucia. Horoskop na październik, praca i uczucia. Zwróć uwagę na układ pokarmowy, moja droga, i stan układu moczowego, bo mi się to pokazuje w dyskomforcie przy Tobie. Październik, praca i uczucia. W uczuciach na początku może być jakieś rozczarowanie, jakiś żal. W historiach zawodowych może być konieczna jakaś asertywność pod koniec października. Mam też pokazane tutaj, żebyś nie dała wykorzystać się, siebie i żebyś swoją pracę wyceniała. Karta tutaj, jakby środek października mi się pokazuje bardzo taki przyjemny dla Ciebie. Pierwszy tydzień jest w rozczarowaniu, w żalu, w jakichś pretensjach dookoła. Tutaj karta mówiąca o tym, że coś dużego może zawodowego do Ciebie przyjść. Również w kwestiach emocjonalnych tutaj mogą być jakieś solidne podstawy do tego, żeby pracować nad tą sferą. Tu jest praca Twoich rąk, tak? Czyli dużo pracujesz, ale też żebyś nie dała się wykorzystać. Bądź asertywna. W emocjach może się pojawić również jakaś kłótnia, sprzeczka. Pozdrawiam Cię serdecznie. Idziemy dalej. Angelika, horoskop na październik. Angelika, horoskop na październik. Horoskop na październik.
Nie wiem, czy już miałaś coś do czynienia z horoskopem na październik, czy w jakikolwiek sposób było pytanie zadawane, ale mi się pokazuje kapłanka przy październiku, zatem coś mogło być wniesione, ale zobaczymy. Chyba, że jakiś rytuał wykonywałaś, albo będziesz wykonywała. A horoskop na październik, pierwszy tydzień, docenienie zawodowe bądź cęcie zawodowe, również możliwy kontakt z osobą, która na przykład idzie holistycznie zawodowo, a mam też pokazane jakieś otwarte okienko na świat, być może jakiś wyjazd, być może jakaś podróż, ale również otwarte okno z możliwościami, również uczucia mi się pokazują w czymś bardzo pozytywnym. W ogóle ten październik mi się przy Tobie bardzo fajnie pokazuje. Królowa monet, docenianie, również znajdywanie nieschematycznych rozwiązań, karta świata, uwalnianie się, podróże być może, otwartość na kwestie zawodowe, uczuciowe i tu jesteś w karcie siły, ujarzmiam wszystko to, co gdzieś tam we mnie być może jest trudnego. Karta siły jest mądrością, jest dojrzałością, ale radzeniem sobie z problemem przez spryt, a nie siłę. Pozdrawiam Cię serdecznie. Bardzo fajne karty. Tu nie jest na YouTube. To nie jest na YouTube. Dzień dobry Pani Madziu. Witam Bernatko. Proszę horoskop na październik. Okej. Praca na horoskop na październik. Praca stała. Już patrzymy. Horoskop na październik. Horoskop na październik. Bernatka. Horoskop na październik. Jakieś przemieszczenie mi się pokazuje, być może wyjazd, być może inwestycja w środek komunikacji, albo jakieś zlecenie mi się pokazuje. Tutaj jakieś umowy w październiku mi się pokazują, jakieś historie urzędowe. A to ruszy, to jakby będzie kontynuacją, bo karta umiarkowania jest kartą zdradliwą. Dlaczego? Bo ona zatrzymuje to, co jest wcześniej. Czyli jeżeli było coś złego, to zostanie to jeszcze przez jakiś czas. Jak jest dobrego, no to wtedy się cieszymy, bo to dobre wypracowane. Czyli 2 tygodnie będą bardzo podobne do siebie w pozytywie. Karta Rydwana mówi o przemieszczeniach się, o podróżach, o inwestycjach w środki transportu, o logistyce mądrze zastosowane. Jak najbardziej. Tutaj mam pokazane, tak jakby Pani musiała, czy też musiałabyś być tutaj historią udawania nie do końca. Tu jest też historia osoby władnej, że muszę się do niej uśmiechać, choć nie znoszę jej. Na przykład, tak? Tutaj, że jakby tą pozornością zyskujesz znacznie więcej. Czasem warto się ugryźć w język, a więcej zyskamy. Królowa Mieczy na końcu, sprawy urzędowe, zdrowotne, sprawy administracyjne, ale również i intelektualne, pokazujące Ciebie, jaką nauczyłam się czegoś w tym miesiącu. Pozdrawiam Cię bardzo, bardzo serdecznie. I tutaj jest tak. Ania z grudnia. Witaj Agiatis, mam prośbę o karty na problem, czyli kiedy mój... dobra. Czy jest w stanie... Okej. Czy inwestowanie w naprawę samochodu jest dla Ciebie korzystne? Tak sobie tutaj jakby poradzę z tym pytaniem. Czy inwestowanie w naprawę w Twój samochód będzie dla Ciebie korzystne? Ania, czy inwestowanie w naprawę Twojego samochodu będzie korzystne? Już po pierwszej karcie widzę, że warto by było tak naprawdę poszukać czegoś nowego, bo ja mam tu pokazane, że to są tak zwane doraźna pomoc. Jedno zrobione, drugie idzie i tak w koło, i tak w koło i taka sytuacja się będzie powtarzać i on będzie Ci dawał takie zasłony dymne na zasadzie, dziś jadę, jutro nie wiem, czy pojadę. Zatem warto zastanowić się nad nowym. Pozdrawiam Cię. Okej, to by było wszystko tutaj. I teraz tak, tu są szczegóły.
Okej, dobrze. I tu mam jeszcze maila, bo właśnie sobie przypomniałam, że były dodatkowe. Oczywiście Madzia pominęła. Gdzie ty jesteś tutaj? Jak przedstawiają się te historie? 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 I tu jest tak. Ta pierwsza opcja. Ta pierwsza opcja. Wiesz co, ja mam pokazane, jeżeli chodzi o tą pierwszą opcję, że nie do końca jest to dobry temat dla ciebie. Zobaczymy drugi. Jeśli będziesz konsekwentna i systematyczna, to też jest ok. Pozdrawiam cię. Idziemy dalej. I tu miałam pytanie od Karoliny. Ok. Czy uda mi się uzyskać zaległą wypłatę? Czy uda mi się uzyskać zaległą wypłatę? Czy uda ci 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 się? Finalnie tak. Finalnie tak, uda ci się. Karty też pokazują, że tu będzie potrzebna pomoc kogoś do tej całej sytuacji. Tu jest kwestia, nazwijmy to biurowa, administracja, coś takiego będzie tu potrzebne, bo coś tu jest niejasne. Zatem tak, ale przy osobie, która gdzieś tam ci coś wskaże, podpowie. Czy są szanse, żebyśmy wrócili do siebie? Czy są szanse, żebyście wrócili do siebie? Czy są szanse, żebyście wrócili do siebie? On się kłóci teraz sam ze sobą. Jesteś dla niego ważna, ale on mi się pokazuje teraz poza zasięgiem. Chwiejność emocjonalna jest w bardzo wielkim jakby stopniu przeszkadzającym. Kwestie zawodowe również są. On się też czegoś boi. Taka jest historia. A czy macie szansę, żebyście do siebie wrócili? Jest szansa powrotu do tego, co gdzieś tam było. Będzie to możliwe finalnie dla was, choć on mi się pokazuje teraz bardziej na nie. I trzecie pytanie, pozwól, że nie będę czytać na głos. Czy pomoże to, o czym piszesz w tej sytuacji? Jeśli wytrwasz, tak, ale ja mam wrażenie, że ty to możesz zaniechać. Zatem tak. Jest to możliwe. Taka jest ta historia. Czasem jest tak, że pewne rzeczy powinniśmy odpuścić, żeby się otworzyć na nowe. Zastanów się też nad tym, moja droga, czy tutaj historia ci nie daje jakichś nowych możliwości, bądź czegoś, czy co powinnaś się nauczyć. To wszyscy, moi drodzy, na dzisiaj. Zatem bardzo, bardzo serdecznie wam dziękuję za zaufanie. Pamiętajcie też o tym, na jakie pytania nie odpowiadam, a dzisiaj znowu przyszły takowe pytania. Zatem nie wiem, być może jestem tą złą, być może wielu z was to nie będzie odpowiadać, bo ktoś inny odpowiada. Jeśli tak, to jest jego system jakby pracy. Ja nie chcę w tą stronę zmierzać i nie ja, to być może ktoś inny, choć w moim osobistym przekonaniu nie możemy wchodzić w życie osób, w które nie powinniśmy. Mnie się ciśnie wtedy, wcisnął wtedy bardzo dużo z was, wielu z was może mnie teraz jakby
nie lubić. Ale ja jestem szczera w tym, co robię i kocham to, co robię i chcę, żebyście wiedzieli, skąd pewne rzeczy są u mnie. Jeżeli pytamy o pana X, panią Y, czy ona z kimś jest, a nie powinno nas to interesować tak naprawdę. Ja rozumiem, że są uczucia, emocje, ale jeżeli chcemy z kimś być, możemy zapytać o tą osobę na zasadzie, czy jest szansa, byśmy stworzyli związek teraz, a być może kiedy indziej. Nie możemy wypytywać, jak mu się życie układa, bo to nie powinno być naszą sprawą. A mam nadzieję, że zrozumiecie moją jakby pozycję, postawę w całej tej historii, gdyż o pewnych rzeczach nie mamy świadomości dopóki ktoś nam ich nie pokaże, nie przedstawi swojego innego punktu widzenia. Ja na dzień dzisiejszy mam taki, a w tą stronę jakby zmierzam, a i chcę, żebyście też o tym wiedzieli. No to co? Całuję, pa, pa!